Po pierwszej sesji, z małym przypomnieniem, na pierwszej sesji mówiliśmy o Abrahamie, który budował, wykopywał studnie w Berszebie. I to jest bardzo nielogiczne budować i kopać studnię, która jest na terenie pustynnym, na szlaku handlowym, ponieważ archeolodzy współcześni znaleźli pewną studnię właśnie w tamtym rejonie i powiedzieli, że są wielkie powody do tego, aby uznać, że to jest ta studnia wykopana przez Abrahama. Kiedy ją oczyszczali i zeszli do 30 metrów głębokości, powiedzieli, że nadal nie dotknęli dna. Oznacza to, że Abraham szukał wody w miejscu, w którym nie do końca ta woda była łatwa do znalezienia. I kiedy ta woda przyszła, pojawiło się życie i na tym szlaku handlowym różni podróżni handlarze mogli się zatrzymać, napoić swoje pojazdy, napoić siebie, zebrać siły i pojechać dalej. I mówiliśmy o tym, że ta woda, która jest symbolem Ducha Świętego, ona jest potrzebna w życiu moim, w życiu Twoim jako jednostek, ale też w życiu Kościoła. Ponieważ miasto, które nie ma dostępu do wody, miasto, które nie ma przepływu wody, umrze. Jeżeli chcemy być Kościołem, który jest miastem na górze, musimy być w przepływie wody. A więc woda w naszym życiu Ducha Świętego jest potrzebna. Amen. I chciałbym mówić po przecinku, w kolejne miejsce zabrać tam, gdzie wierzę Duch Święty nas zabiera. I powoli można, jak chcecie, przejść do pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału. I tam jest historia o tym, kiedy następuje zwrot akcji na tronie Izraela i kiedy Saul zostaje odrzucony przez Boga i w jego miejsce wchodzi nie kto inny jak król Dawid. I tutaj mamy sytuację, gdzie Dawid zostaje namaszczony na króla. Dawid jest przyszłym następcą tronu. Saul jest odrzucony. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, że zmiana na tronie nie następuje w sposób naturalny, ani nie jest to pewnego rodzaju naturalną kolejnością rzeczy. Tu mamy zawalenie zadania przez Saula. Saul zawalił i Bóg go podmienia na Dawida. Oczywiście, że patrząc na to, jak to wszystko idzie, to musiał być tam Dawid, ale Saul się nie wywiązał z zadania, które miał. I jest tam bardzo smutny werset w pierwszej księdze Samuela, 16 rozdziale, w wersecie 14. I tu przeczytamy sobie 5 kolejnych wersetów. Lecz duch Pana opuścił Saula i zaczął go trapić zły duch. To jest fatalny moment, kiedy opuszcza cię duch Pana. To jest bardzo słaby moment. Wtedy słudzy Saula powiedzieli do niego: oto teraz trapi cię zły duch od Boga, niech nasz Pan rozkaże swoim sługom, którzy są przed tobą, by poszukali człowieka, który umie grać na harfie. A gdy będzie na tobie ten zły duch, człowiek ten zagra swą ręką i ulży ci. Saul odpowiedział swoim sługom: proszę, upatrzcie mi człowieka, który umiałby dobrze grać i przyprowadźcie go do mnie. Jeden ze sług odpowiedział: oto widziałem syna Jessego Betlejemity, który umie grać. Jest to dzielny wojownik, człowiek waleczny, roztropny i przystojny, a Pan jest z nim. A gdy zły duch od Boga zstępował na Saula, Dawid brał harfę i grał swą ręką melodię. Wtedy Saul doznawał ulgi i czuł się lepiej, a zły duch odchodził od niego. Chciałbym mówić o prawdziwej transformacji. Ponieważ prawdziwie transformowani wierzący są w stanie wywierać wpływ i prawdziwe zmiany. Wiecie, zauważyłem w swoim życiu, w życiu osób, którymi się otaczam oraz historiami, które słyszę, pośrednio lub bezpośrednio, że mamy osoby, które przychodzą do kościoła, przychodzą na spotkania modlitewne, przychodzą na wieczory uwielbienia, innymi słowy, spotykają się, aby szukać Pana. Trwa to dłuższym okresem czasu i teraz nie chcę powiedzieć, bo myślicie, że powiem i nic się nie dzieje. Nie, nie, nie. Słuchajcie tego. Wirus jest głębszy i jest bardziej złożony. I doświadczają niezwykłych rzeczy podczas spotkania, a za drzwiami nie są w stanie tego wynieść za drzwi. Doświadczają Bożej obecności na spotkaniu, doświadczają niezwykłego Bożego działania na spotkaniu. Konferencja, są przekonani na konferencji podczas trwania sesji,
że świat zmienią po wyjściu z tego spotkania, ale już na parkingu w samochodzie już bluzga żonę. Już eksplodował, już się zagotował, już jest afera. I te owoce ducha były tylko w kościele. Wychodzimy poza kościół, wychodzimy poza konferencję, wychodzimy poza to miejsce, w którym rzeczy się dzieją i mamy wrażenie, że Pan został w budynku kościoła i jakoś z nim nie wyszedłem. Nie chcę pytać, kto z was się z tym utożsamia, bo zawsze są osoby, które się z tym utożsamiają i nie chcę, aby ktoś z nas się poczuł zawstydzony. I przychodzisz do domu i patrzysz na swoje życie tygodniami, miesiącami, latami i tak naprawdę zastanawiasz sobie, wow, jestem w tym kościele od lat X. Na moich oczach, podczas tego, kiedy ja byłam nawrócona wiele lat, pojawiali się nowi ludzie, którzy oddawali życie Bogu, podczas gdy ja już byłam wiele lat wierząca i na moich oczach ludzie zaczynali swoją historię z Bogiem, totalnie pokręceni przez świat, a powoli zaczynają nas przeganiać. Nie w kontekście służby, czy ktoś gdzieś jedzie, nie jedzie, ale widzisz, że to życie Boże jest w tym kimś potężniejsze, większe i nie jako jednostka, ale że widzisz, że gdzieś ktoś ma dostęp do jakiegoś innego źródła zasilania. I myślisz sobie, co jest ze mną nie halo? Przecież to ja dłużej wytrzymuję na 540 niż oni. Przecież to ja jestem w większości na wszystkim. Przecież to ja przychodzę na wszystkie modlitwy. Jak jest post, to ja poszczę. A dlaczego jednak w życiu codziennym się to nie przekłada? I chciałbym powiedzieć, jak ja to widzę po tych kilku latach, jak to działa, ponieważ jeżeli nie będzie transformacji, nie będzie zmian w naszym życiu. My jesteśmy powołani do tego, aby wydawać owoce. My musimy wydawać owoc, ponieważ jesteśmy drzewem, które powinno mieć dobrze zapuszczone korzenie na dobrym gruncie i wydawać dobre owoce. I tutaj powiedzcie mi, jaki jest główny cel sprowadzenia Dawida do Saula? Jaki jest główny cel? Spróbujcie to ugryźć, żeby esencję przekazać w waszej odpowiedzi, którą macie. To jest napisane. Jest pomysł, pierwsza opcja, sprowadzić Bożą obecność. Ja nie będę mówił, czy tak, czy nie. Kto ma jeszcze jakieś pomysły? Jak? Ulżyć. I tu mamy słowo klucz. To jest napisane. Posłuchajcie tego. Niech Pan rozkaże swoim sługom, którzy są przed Tobą, by poszukali człowieka, który umie grać na harfie, a gdy będzie na Tobie ten zły duch od Boga, człowiek ten zagra swą ręką i Ci ulży. Granie nie jest celem, granie jest środkiem. Celem jest, żeby ulżyło dla Saula. Saul chce, aby mu ulżyło. Jego słudzy chcą, aby mu ulżyło, aby mu było lżej. Więc mamy tu sytuację, w której człowiek się źle ma. Źle się czuje. Nie czuje tej wolności, nie czuje tego pokoju. Czuje się związany. Jakże znany i popularny obraz wśród wierzących. Czują, że potrzebują ulgi, potrzebują przełomu, potrzebują tego, żeby coś się zmieniło. I nie chodzi o okoliczności teraz, żeby w pracy ten szef się odczepił albo żeby rata kredytu spadła. Chodzi mi o to wewnętrzny przełom, w którym czujesz, że te rzeki nie płyną, że nie ma tej pełni, że nie ma tego obfitowania z duchem. I Saul był w takim miejscu, ponieważ duch Pana go opuścił. Nie może być dobrze. Więc on szuka ulgi. I problem polega na tym, że właśnie tej ulgi szuka. I teraz co się dzieje? O, ja jestem już podekscytowany. Podekscytowałem się. Przepraszam. Ale tak mam. Posłuchajcie tego. Przychodzimy na spotkania zrypani, załadowani, obciążeni, i Damaris ci wylatuje, zaśpiewa.
i masz wrażenie, że Dawid na harfie gra. I co się z tobą dzieje? Jesteś w siódmym niebie. A pozwól mnie, że ściągnę cię z kosmosu i ci coś wytłumaczę. W żadnym niebie nie jesteś. W ogóle nic się w twoim duchu nie dzieje, to twoja dusza doznaje ulgi. To jest moje odkrycie przez te lata ostatnie. Ponieważ jesteśmy duchem, mamy duszę, mieszkamy w ciele. Ten pierwszy nadajnik, odbiornik, który sygnalizuje ci, że ty się źle masz, ten pierwszy namacalny, najszybszy, najbardziej namacalny, to są twoje emocje. To jest twoja dusza. Jesteś po prostu zmęczony. Jak to jest, że czasami przychodzisz do domu po pracy, gdzie 8 godzin siedziałeś w fotelu i jesteś zmęczony? To nie jest twoje ciało zmęczone. Jesteś przemęczony intelektualnie, umysł jest zmęczony, twoje emocje są zmęczone, twoja dusza jest zmęczona. I teraz przychodzisz i szukasz miejsca, gdzie ci ulży. I co dzieje się na spotkaniu, kiedy Kościół zgromadza się razem? Jest uwalniana Boża obecność. Najczęściej kiedy najlepiej czujemy Pana? Podczas muzyki, prawda? Bo muzyka bardzo pięknie gra na nasze emocje i na naszą duszę. Nic się nie zmieniło, jestem fanem muzyki. Fanem uwielbienia. Worship praktycznie non-stop. Tylko teraz, czy ten worship, czy to uwielbienie, dokąd ono dociera i na co ono wpływa? I chciałem, żebyśmy przeszli do listu do Hebrajczyków, 4:12. Posłuchajcie tego. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. A więc mamy tu schodki, mamy tu proces, mamy tu etapy. Słowo Boże jest ostrzejsze. Ale zanim czytamy, że jest ostrzejsze, widzimy żywe i skuteczne. Żywe. Ono może coś zrobić, ono może wykonać pracę. Coś, co jest martwe, nie wykona żadnej pracy, na nic nie wpłynie. To, co jest żywe, może działać. A więc Słowo Boże może działać. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Oznacza to, że może działać w twoim życiu w sposób żywy, autentyczny, namacalny i, uwaga, docelowo skuteczny. A więc mamy taki wstęp o tym, że Słowo Boże w tym wersecie mówi, że jest żywe i skuteczne. A więc ono ma działać. Następna część tego wersetu rozpisuje proces i dokąd dociera. Jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Dlaczego Słowo Boże jest porównane do miecza? Do czego jest miecz? Do cięcia, do odcinania. Huknij dobrze mieczem, przerwiesz na pół. A więc miecz przecina, miecz oddziela. A więc Duch Święty pragnie, abyśmy na podstawie tego słowa zrozumieli, że Słowo Boże, które ma zadziałać aktywnie, w żywy sposób, ono jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. A więc znaczy, że aktywne, żywe Słowo będzie chciało coś odciąć. Jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i teraz przenikające oznacza to, że Słowo Boże ma przeniknąć. Słowo Boże ma przeniknąć dokąd? Dokąd ma przeniknąć? Skoro wkładam nóż na śniadaniu w masło i ono może iść i iść i iść. Im dłużej leżało poza lodówką, tym głębiej wejdę. Gdzie wchodzi ten miecz Słowa Bożego? Gdzie on ma dojść?
padło do ducha, będzie i serce, posłuchajcie teraz, do ducha, ale co po drodze jest? O, dusza. I okazuje się, że przez tą duszę to ma się przedrzeć i oddzielić. A więc ten miecz się zaczyna aktywować, obosieczny, ostry, skuteczny, żywy, aktywny i przedziera się w głębie, napotykając na duszę. I co robi? I dociera do duszy i zaspokaja duszę. Nie. Ma przeciąć przez duszę i oddzielić duszę od ducha. Aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i, brniemy dalej, dusza, duch, stawy, szpik, serce. Szpik. What? Po co w tej historii jest jakiś szpik? Dlaczego nam wsadzają szpik przed oczy? Nie ma w Biblii rzeczy, która byłaby napisana bezsensownie na zapchaj dziurę. Więc czemu szpik? Okazuje się, że w szpiku jest początek naszego DNA. I to zaczyna mieć nowe kolory. Werset zaczyna mieć nowe kontury. Zaczyna się impreza. A więc to Słowo Boże, skuteczne, żywe, aktywne, gotowe do działania, ma przedrzeć się przez duszę. Dusza w ogóle, jaką rolę odgrywa dusza w tym życiu teraz, w tej historii? Przeszkadzajki. Dusza do boksu, idziemy dalej i przebijemy się aż do szpiku. I jeżeli tam słowo dotrze do miejsca, w którym jest twoje DNA i tam spadnie, wtedy dopiero, jak tam dotrze, wbija się w twoje DNA i zaczynamy rozmawiać dopiero o transformacji. Jak do mnie to one day dotarło, pewnego dnia ja byłem zmieciony. To teraz zobaczcie, co się dzieje. Człowiek przychodzi na spotkanie, robi program Skrzydło i czego oczekuje? Ja też robię program Skrzydło. Ale pytanie jest, czego oczekujemy w tych programach? Oczekujemy czego? Grajcie mi. Niech mi ulży. I muzyka płynie. I ty, o, już mi lżej. I myślisz, że ty gdzieś daleko poleciałeś. O, jak mi dobrze. Tylko prąd na chwilę zgaśnie, bo korki wywali. I wychodzisz na parking i już furkasz. I już furkasz. Starczyło ci za bramę. Jak to możliwe? Nie dotarło tam, gdzie miało dotrzeć. Nie dotarło tam, gdzie miało dotrzeć. Nie rozumiałem w pierwszych latach mojego życia z Bogiem, jak to działa, ale wiedziałem, że tak jest, ale nie znałem tej matematyki. I widziałem momenty, w których na spotkania modlitewy i na bank się utożsamicie z tym, co powiem teraz. Nieważne, z jakiego kościoła jesteś, ile lat jesteś wierzącym, jeżeli trochę rozumiesz poziomy Bożej obecności, to złapiesz, co mówię. Przychodzimy na modlitwę i jesteśmy jak samoloty na pasie startowym. Come on! Będziemy szukać Pana! Będziemy płynąć! I pierwsze 5, 10, 15, 20, 30 minut idzie progres. Dotykamy pewnego miejsca i przez kolejne godziny albo minuty zatrzymujemy się i trwamy w tym jednym momencie, nie jesteśmy w stanie pójść dalej.
Czytasz Ezechiela i tam słyszysz kostki, pas, po pachy, po szyję i później jest napisane, później to trzeba byłoby już pływać, bo już się tam nie da chodzić. I my to czytamy, jesteśmy zachęceni, nakręceni, żeby tak się działo, ale przychodzimy na modlitwę i jesteśmy jak na plaży, no to dawaj, do tej rzeki. Zdejmujemy buty, zdejmujemy skarpetki, ściągamy spodnie, ściągamy koszulkę, a ratownik mógłby powiedzieć, to jest spotkanie kościoła, tak? Wystarczy tylko buty, bo wy do kostek. Idziemy się modlić i mamy oczekiwania, że dotkniemy siódmego nieba. Pan tego pragnie, my tego chcemy, ale zatrzymujemy się maks na tym, że czujemy ulgę podczas uwielbienia. I jak zapytasz kogoś, ej, czy naprawdę spotykasz się w tej chwili z Panem? I mamy wątpliwości. I teraz trzeba duszę przesunąć. I ja wtedy na takich spotkaniach po 20-30 minutach, które prowadziłem modlitewne, mówię, hej, pójdźmy dalej. Bo czuję, że gaśniemy, że nie idziemy dalej. Ja mówię, come on, pójdźmy dalej. No to wtedy ludzie zaczynają przez 3 minuty głośniej się modlić i po 3 minutach wracamy do tego, co było. Ja mówię, no come on. I później przez godzinę płyniesz w tym samym miejscu, co jest. To ta godzina później jest już uciążliwa. Ale jak odblokowywać te kolejne poziomy poznania Pana? Mężowie, wiecie dobrze, że każdy nowy dzień to nowy rozdział poznania Twojej żony, prawda? I na odwrót. Poznajemy siebie nawzajem. Powiedz mi, ja też sobie zadaję to pytanie, wewnętrznie na nie odpowiedzmy, czy my progresywnie poznajemy Boga? Nie Jego rękę. Nie mylmy dwóch innych rzeczy. Czy poznajemy Boga? Czy nasze poznanie Boga wzrasta? Nie czy czytamy Biblię. Nie pytam, czy się modlimy. Pytam, czy Twoje osobiste poznanie Boga jest progresywne. Jeżeli człowiek człowieka przez całe życie musi progresywnie poznawać, o ileż bardziej głęboki jest Bóg. Czy nasze poznanie Boga opierać się ma tylko o czuję dreszcze, nie mam dreszczy? Czuję atmosferę, nie ma atmosfery? O, coś było. To Duch Święty chyba. Nie, spodziłeś się. Zredukowaliśmy Pana i poznanie Boga do odczucia tego, czy coś jest w atmosferze, coś nie ma w atmosferze. A przecież On jest osobą, ma wolę, intelekt i emocje. I On chce, abyśmy Go poznawali. Boga się nie poznaje w obszarze duszy. Boga poznaje się na poziomie ducha. A żeby dojść do poziomu ducha, duszę trzeba odłożyć na bok. Dlatego nie jesteśmy w stanie pójść dalej, bo mierzymy Boga miarą doświadczenia ulgi podczas spotkania. I czekamy. No i im ładniej zagrają, tym więcej Twoja dusza rozumie. Więc pytanie, czy przejawiamy chrześcijaństwo Saulowe, czy Dawidowe? Chrześcijaństwo, które opiera się, no jest mi ciężko, jest mi źle, niech mi ulży teraz też. Czy też może idziemy do chrześcijaństwa Dawidowego, w którym to my jesteśmy tym X-faktorem, który przynosi zmiany. Ponieważ Saulowie nie zmienią tego miasta. Saulowie nie będą przełomowcami. Dawidowie. Dawidki. To są charakterystyki, które przynoszą zmiany. Saul czuł się źle i szukał kogoś Bożego, kto przyniesie mu ulgę. Pytanie, kiedy idziesz na rozmowę duszpasterską, kiedy idziesz na grupę, kiedy zapisujesz się na jakiś kurs,
kiedy jedziesz na jakąś konferencję, kiedy wykupujesz pakiet mentorski, co tam sobie wymyślisz? Czy oczekujesz ulgi, czy oczekujesz transformacji? Kiedy jedziesz na jakieś wydarzenie, kiedy przyjeżdżasz na 540, oczekujesz ulgi? Jakub, abyś mógł dodefiniować te ulgi? Dobrze, już dodefiniuję. Więc jeżeli chodzi o ulgi, to chodzi o to, że dobrze się poczuję. Bo transformacja nie jest równa z tym, że się dobrze czujesz. Ha, oj. Jeżeli staniemy się, ciągle mówię my, nie wy. Jesteśmy jedno. Jeżeli staniemy się ludźmi, albo nie przestaniemy być ludźmi, każdy z nas jest na innym etapie, którzy mają Boga po to, żeby się lepiej czuć, żeby mieć komfortowy spokój duszy, słabo to będzie. To pójść Hans Zimmera, filmy z Gladiatora, muzykę, albo iść do opery i to samo będzie. Tylko, że tam nie Damaris, a jakaś pani z innego miasta przyjedzie. Wiecie, że kiedyś jakiś facet powiedział, że zrobił eksperyment i puścił dla grona wierzących muzykę filistyńską, ale piękno i oni płakali i mówili, że Boża obecność. Bo na duszę siadło. Bo dusza jest bardzo kompatybilna z brzmieniami. Muzyka, naukowcy niewierzący w Boga mówią, że muzyka ma właściwości lecznicze. Więc pomyśl co, jeśli jesteśmy w tej pułapce. Że przychodzimy i myślimy, że dotykamy nieba, a to tylko muzyka, która ma w sobie właściwości kojące, koi naszą duszę. Więc co robimy? Puszczamy kajacza w pokoju i mówimy, że się modlimy. Nie, słuchamy muzyki. Puszczamy worship, słuchając muzyki i mówimy, że się modlimy. To nie jest modlitwa. Chyba, że dzieje się coś więcej podczas słuchania tej muzyki. Egzaminem i testem do tego, czy da się modlić, zgaśmy wszystko na godzinę i módlmy się nieustannie bez muzyki. A więc my potrzebujemy prawdziwej transformacji, nie ulgi. I tak, są momenty w naszym życiu, w którym ja jestem tak zmęczony czasami bojem niektórymi, że ja nie szukam transformacji. Tego wieczoru ja szukam ulgi. Ja po prostu nie szukam znowu przełomu. Chcę ulgi, odpocząć. Po prostu. Ale nie może moje życie opierać się o non-stop ulgę. Bo ulgacze nie zmienią tego świata. My potrzebujemy dać się przemienić. A więc dopiero jak przejdzie tą drogę ten miecz, nastąpi miejsce na serce i osądzenie zamiarów i myśli serca. Dopiero wtedy rozumiesz, co tam się tak naprawdę na serio dzieje. Bo tam trzeba się dokopać. Więc ludzie staną w miejscu, w którym powiedzą: jestem nowonarodzony, ochrzczony w wodzie, ochrzczony Duchem Świętym, ale nie widzę zmian w moim życiu. Bo chrzest nie gwarantuje i nie zapewnia ci 100% pewnika zmian. Wchodzisz na nową drogę uczniostwa. Na drodze transformacji wchodzisz na drogę zmian. A więc jeżeli my przychodzimy i jesteśmy zalatani, zakręceni jak słoiki, stajemy i mówimy: Panie,
Powiem wam szczerze, nie da się źle czuć, kiedy zespół tutaj ten gra. To jest niewykonalne. Nawet jakby pastor powiedział, zróbmy eksperyment, zagrajcie brzydko, to ich brzydko nadal będzie ładnie. Oni po prostu robią to bardzo ładnie. I w kościele podczas uwielbienia nie da się czuć gorzej. Poczujesz się lepiej. Ale teraz zobacz, pastor nie kłamie, mówca nie kłamie, ale jeżeli twoja interpretacja jest niewłaściwa, wtedy myślisz, że zostałeś okłamany. Bo mówisz tak, przyjdź do kościoła, poddaj się pod procesy, zaufaj Panu. A ty mówisz, no dobra. Wyjechali ci z wersetem, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. No dobra, więc stosujesz posłuszeństwo w swoim życiu, przychodzisz na spotkania, modlisz się. Jak się modlisz? No właśnie, jak się modlisz? Większość modlitw jest po cichu, bo Kościół się nie modli. Kościół przyjmuje ulgę. Odpocznij, duszo ma. Nie powinniśmy patrzeć w górę, powinniśmy zamontować sobie lusterka i mówić, odpoczywaj, duszo. Po co patrzysz w górę? Oni stąd grają. Nie musisz patrzeć w górę. Oni tu grają. Możesz się ustawić i... Damaris. Daj mi ulgę. I wiesz, co jest najlepsze? Że później ludzie mówią, jak Damaris śpiewa, tak czuję Pana. Czujesz ulgę. Nie Pana. Pan jest, jak rozdzielisz duszę i przejdziesz dalej. A więc jak ten miecz przedostanie się tam do końca, przebije się do szpiku, to tyle, ile wprowadzisz do swojego szpiku, tyle jest transformacji w swoim życiu. A więc Królestwo Boże jest dla cierpliwych. Nie dla harpaganów, którzy w 5 minut chcą załatwić całe przebudzenie. To jest dla ludzi, którzy oczekują na Pana. Biblia mówi, ci, którzy oczekują na Pana, nabierają sił, wzbijają się w górę. Przed Panem trzeba trwać. Ten proces trwa. I powiedziałem to na pierwszym spotkaniu. Znowu was zaskoczę. Wiecie, że historia napisana była na naszych oczach na pierwszej sesji? Skończyłem przed czasem. I powiem wam, jestem na końcu. Ale posłuchajcie tego. Na pierwszej sesji powiedziałem coś takiego, że spotkałem się z pewną ekipą ludzi, którzy pościli 3 tygodnie i modlili się 3 tygodnie, no bo to takie dobre jest w styczniu modlić się 3 tygodnie i pościć 3 tygodnie, więc się modlili. I zapytałem tą grupę ludzi i powiedziałem im tak, jak wielu z was doświadczyło Pana i doświadczyło Boga tak serio? I jak to zawsze w takiej grupie bywa, część ludzi podniesie rękę, część nie. Więc ja mówię, nie chcę zwracać się do tych, co podnieśli rękę, chcę zagadać do tych, którzy nie podnieśli ręki. Pytanie jest, co poszło nie tak, że przez 3 tygodnie przychodzisz, modlisz się, śpiewasz, jeszcze do tego się wykańczasz, bo nie jesz. I co masz za rezultat? Co masz za rezultat? No nie ma rezultatu, nic się nie wydarzyło. Więc pytanie, czy Bóg zamknął otwarte niebiosa nad tymi ludźmi i chciał sprawdzić i nie gnoje. Na sucho, bez mojej obecności, nie zasłużyliście. Nie sądzę. Więc co się działo przez te 3 tygodnie, że człowiek poświęcił 3 tygodnie swojego czasu na to, żeby doświadczyć Boga i po 3 tygodniach słyszy w kościele pastora, który wychodzi, halleluja, 3 tygodnie postu za nami, a ty mówisz, nawet hala nie ma, nic nie ma. Żadne halleluja. To był czas do bani. Więc pytanie, o co tu chodzi? Widzicie, jak macie termometr, temperatura od zera do dołu, jaki ma kolor? Niebieski, bardzo dobrze. A do góry? Czerwony. Wiecie, co się dzieje, jak jest turbozima? Nisko na niebiesko spada temperatura. Ja jestem człowiekiem, który lubi kolor czerwony w tej historii. Najlepiej, jak jest 25 kresek nad zerem. Wtedy jest idealnie. Zimę też lubię, ale tylko jak dzieci na sankach jeżdżą. Więc teraz tak.
Patrzysz na to i mówisz sobie, na 20 stopniach jest relacja z Bogiem. Mówisz, będę po poście, pomodlę się i wejdę na ten poziom wysokości z Panem. Jak ten orzeł w Izajasza 40-31, będę fruwać człowieku z Panem. Rybnik, nadchodzę. I teraz modlisz się 3 tygodnie i masz wrażenie, że nawet zera nie dotknąłeś. Wiesz dlaczego? Bo tak mocno ugrzęźliśmy w cielesności, że te 3 tygodnie było wydobywanie się z minus 30. I niektórzy chodzą w takim stylu życia, że oni nie spadają poniżej zera, oni pielęgnują swoją relację z Bogiem. Ale nie wiem, czy wiecie, w tej historii o studni, później Filistyńczycy zakopali tą studnię, którą wykopał Abraham. I wiecie, co zrobił Izaak? Izaak odkopał te studnie, które zostały zasypane. Widzisz, mamy 3 grupy ludzi w kościele. Jedni, którzy mają studnię wykopaną z dostępem do wody i chodzą w relacji z Bogiem. Mamy 2 grupę ludzi, która kiedyś wykopała studnię, przebiła się do żywej wody, ale nie pielęgnowała swojej relacji z Bogiem, więc studnie się zasypały, trzeba odkopać. I jest 3 grupa ludzi, którzy się zabawili w kopanie, zeszli na 2 metry, nic się nie dokopali i myślą, że chrześcijaństwo polega na tym, żeby przez wiarę sobie wkręcić, że tam jest woda. I mówię, dziękuję Ci, Panie, za tą wodę. Przepraszam, nie ma tu żadnej wody. I patrzysz na spotkaniu, żadnej wody w swoim życiu nie doświadczasz, wody Ducha Świętego, rzeki wody żywej i obok Ciebie, po Twojej lewej i prawej, stoi człowiek, który w tej wodzie pływa, podnosi ręce, dzięki Panie, łzy się leją, myślisz sobie, Boże, to chyba taka liturgia, więc ja też spróbuję. Boże, dzięki Ci, halleluja. I Ty widzisz, że człowiek, halleluja, bo on tam nie jest. On myśli, że tak to ma być, że taka jest liturgia, więc się próbuje dostosować do liturgii, nie rozumiejąc, że ekspresja na zewnątrz, macie piękny na ścianie, na górze, że to, co jest zewnętrzne, to jest tylko uwypukleniem, jak to tam macie? Tego, co na dole. No o to chodzi, tak? Więc idziemy dalej. I teraz my musimy zrozumieć, że nie możemy ci z was, którzy się jeszcze ze studnią do wody nie dokopaliście, żebyście teraz przez swoje życie udawali. Życie bez wody jest nędzne. Życie z Bogiem nie polega na wiecznym babraniu się w suchym piachu, który wali ci po dziąsłach, po nosach, po oczach i nie wiesz, co się dzieje. I twoje chrześcijaństwo polega na wyciąganiu piachu z uszu. I mówisz, dzięki Ci, Panie, za piach. Bo powiedzieli, że za wszystko mam dziękować. Kopiesz po to, żeby się dokopać. I kiedy już się dokopiesz, chodzisz w tej relacji z Bogiem i ją pielęgnujesz. Więc kiedy ktoś zasypał studnię lub nigdy się nie dokopał do wody, 3 tygodnie zrywu, jeżeli jesteś w grupie, która nigdy się nie dokopała, to dalej kopiesz. Archeolodzy na 30 metrach się zatrzymali i dalej do dna nie dotarli. Więc dalej kopiesz, kopiesz, kopiesz. Jesteś nieustępliwy, szukasz Pana. Chyba Jeremiasz lub Job, nie pamiętam który, bo zawsze double J mylę. Chyba Job będzie, który powiedział, pod koniec swojej historii życia, mówi, znałem Ciebie ze słuchania, lecz teraz moje oczy ujrzały Ciebie. Job, pomyśl sobie. Cała historia jest o Bogu, a na koniec życia mówi, o Tobie tylko słuchałem, a teraz moje oczy Ciebie ujrzały. Więc życie nie polega na tym, żeby sobie wkręcać, że znam Boga i dziękować Mu za to, jak jest wspaniały, jeśli Go nie znam. O to tu chodzi, żeby Go poznać. Więc teraz jak się zrywamy, 9 godzin wykręcimy na 540. Nigdy studni nie miałeś przekopanej, mówisz, znajdę Pana. I przychodzisz z łopatą na 540, duchową łopatą i mówisz, będę szukać. To powiem Ci pierwszą rzecz, jedną, z którą musisz się nastawić. Nie oczekuj, że całe niebo spadnie Ci na głowę w te 540 minut. To jest genialne. Kopanie kościołem 9 godzin, aleluja, to jest rewelacyjny pomysł. Ale nie możesz się nastawiać na to, że tam się całe życie zmieni podczas tych 540 minut. To jest tylko kolejne, kolektywne zebranie się, aby szukać Pana. I teraz, jak źle się nastawimy, to na konferencje będziemy jeździć, na seminaria będziemy jeździć i będziemy frustratami. Bo będziemy oczekiwać, że to jedno wydarzenie zmieni moje życie. I mówisz, pa co na promo mówili.
i puszczasz filmik na YouTubie, przyjdź, doświadcz Pana. Niech twoje życie rozpali się na nowo. I ty przychodzisz nakręcony, minus 40 na termometrze i mówisz, będzie plus 80. Przychodzisz, 3 dni impreza, 130 zł bilet, a ty wychodzisz i nic. Na termometrze minus 15. Nie zniechęca się, jest już bliżej niż dalej. Ale nie oczekuj przełomu. Nie możemy ignorować rzeczywistości duchowej latami i oczekiwać w jeden dzień, że wszystko się zmieni. A pamiętam, jak ja w moich pierwszych dniach z Bogiem się nawróciłem w 2015 roku, 17 września i następnego dnia ja tu inwazji nieba oczekuję. I się modlić, biorę klucz, zabieram od rodziców, od kościoła. Mówię, idę, rozwalę niebo całe. Zamykam kluczem, od środka w zamku zostawiłem klucz. Nikt nie wejdzie, bo tu będzie takie trzęsienie, że jakby ktoś wszedł, to by w pył się zamienił. Szukam Pana i po 8 godzinach szukania nic. I wychodzisz z kościoła. Wchodziłeś tak, wychodzisz tak. Na 540 idziesz. Come on! Wychodzisz. Pan mnie nie kocha. Angelikę kocha, Jarka kocha, Beatę kocha, Jacka kocha. Wiadomo, Walaszczyków kocha. Ale mnie nie kocha. Jak było na 540? Udawać, nie udawać, udawać, nie udawać, udawać, nie udawać, udawać, nie udawać, udawać. Świetny czas, Bóg działał. O, Pan działał, mówię ci. A czułeś, jak Pan dotykał naszych serc, kiedy Damaryś śpiewała? Pan nie dotykał twojego serca. Muzyka koiła twoją duszę. A więc potrzebuję nastawić się, że nie zredukuję namaszczenia usługujących do ulgi, ale aby móc przyjąć to, co oni niosą na sobie, muszę pozwolić się duszy pocieszyć, ale na boku, i przyjąć to w duchu. Depozyt namaszczenia, które oni niosą na sobie, nie spadnie na duszę. Musi spaść na ducha. Dlatego jest napisana historia, że jak apostołowie szli i mieli iść i jak zobaczą, że duch wraca do nich, że nie spoczął na miejscu, na które weszli, mają iść dalej. I ludzie przychodzą do przodu i mówią, chcemy tego. I ty się modlisz, a tam jest ping-pong. Pyk, pyk. Nie dolatuje. Nie może spaść, nie może spocząć na nich, bo lądowisko, które przygotowują, to dusza. To ma w duchu spaść. Dlatego jak są ludzie nastawieni na ekstremalne charyzmaty, to Kościół zamienia się w dom wariatów. I czujesz, że coś jest nie tak. I wszyscy są zabici. Nie wiesz, co się wydarzyło właśnie. Chrząchają, chrapią, pierdzą. Po prostu kosmos. I oni mówią, to duch. Oddychaj normalnie, uspokój się, nie bądź dziwolągiem. Jak nie możesz iść do kibla, przepłukaj się zimną wodą, wróć. To jest Kościół, nie dom wariatów. Ale jeśli naprawdę Boży Duch dotyka naszego ducha i zaczyna się harakiri, pozytywne, prawdziwe, to wtedy zaczynają się cuda wianki i one nikogo nie gorszą. Bo płyniemy. I oczywiście, że zawsze jest ktoś, kogo zgorszą, bo nawet ja głoszę teraz i są zgorszeni, normalne. Ale w większości przypadków jest jakaś harmonia w duchu. Więc chciałbym zostawić nas, znowu skończę historycznie, z taką myślą potężną, która pyta i zadaje to pytanie. Czy jesteś z DNA Dawidowego, czy DNA Saulowego? Czego oszukujesz i poszukujesz? Czy poszukujesz ulgi? Bo zobaczcie, niesamowite jest, że o Dawidzie jest napisane dzielny wojownik, człowiek waleczny, roztropny, przystojny też w ogóle, a Pan jest z nim. Więc on nie wnosił tylko muzyki. On naprawdę niósł Bożą obecność, ale niósł Bożą obecność i muzykę. Natomiast to, co docierało do Saula, to tylko muzyka. Nie było w nim transformacji. Ta Boża obecność przynosiła ulgę na ten moment. Dawid się wycofywał, a facet był dokładnie w takiej samej kondycji jak wcześniej.
A więc, jeżeli chcemy zmienić coś w sobie, wnieść Kościół na nowy poziom, to musimy stać się ludźmi chodzącymi w duchu. W duchu i w prawdzie. Pamiętaj, co tu jest napisane. Zadaniem Słowa Bożego jest jak miecz rozdzielić twoją duszę od ducha. Rozdzielić twoją duszę od ducha. Jeżeli zatrzymamy się na poziomie duszy, jest koniec. Chciałbym, żebyśmy doszli do miejsca teraz modlitwy, mogli się o to pomodlić, jakbym mógł prosić zespół, aby mógł przyjść. Czy ja chcę powiedzieć, że zespół gra tylko muzykę? Nie. Czy ja chcę powiedzieć, że muzyka jest w takim razie zbędna w kościele? Nie. Bo mamy dziesiątki wersetów, które pokazują, jak Pan był czczony, uwielbiany przez muzykę. Przez ludzi nie tylko utalentowanych, ale namaszczonych, lewitów w proroczym duchu. A więc co próbuję powiedzieć? Że jeżeli będę tutaj stał tylko w miejscu odbiornika duszy, to przyjmę od nich tylko muzykę. Ale jeżeli oni wchodzą w namaszczeniu, a ja rozumiem, czego szukam, to wtedy spotkamy się na innym poziomie. Na poziomie ducha. A więc czego my szukamy? A co z tą ulgą wtedy? To ja mam się zdecydować i zgodzić na to, że nigdy nie będę miał ulgi, że wiecznie ma być ciężko? Nie, 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 posłuchaj. Wtedy ulga będzie czymś stałym. Nie tymczasowym w budynku, albo kiedy baterie w słuchawce trzymają i leci, ale stałym. Jak nazywał się prorok, który wzbudził chłopca z martwych? Ten na E. Zawsze Eliasz, Elizeusz, to jest zagadka. Kiedy poproszono go, aby prorokował, oj, to już jest grubizna teraz i tym zakończę. Kiedy poproszono go, aby prorokował, powiedział, nie będę prorokował. No weź prorokuj, nie będę. No weź, dobra, ze względu na Jehoszafata, nie na ciebie. Przyprowadźcie mi lutnistę. Kiedy przyprowadzono mu lutnistę, Biblia mówi, i lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Boża. Ale czytamy inne miejsce, w którym wyzwanie było większe, tak logicznie patrząc, niż proroctwo. Był martwy chłopiec. I ja nigdzie nie czytam, że on mówi, przyprowadźcie mi lutnistę. Wszedł na nowy poziom. Teraz on stał się instrumentem. Teraz on stał się nośnikiem. Moim marzeniem jest zobaczyć Kościół zamarynowany Bożą obecnością, zdyscyplinowany w komorze, kochający Boga przede wszystkim i nie tylko w niedzielę, który kocha Boga w całym swoim sercem i który kopie, pływa w tej rzece i gdziekolwiek idzie, zmienia się rzeczywistość. Chłopak o imieniu Kamil z naszego kościoła wszedł w 6-miesięczny post. 6-miesięczny. Żyje. Skończył teraz. Słuchajcie, co się dzieje. Wiecie, jakie ma historię? Wchodzi do serwisu z oponami na zmianę, a pani za ladą mówi, co się stało, bo odkąd pan tu wszedł, atmosfera się zmieniła. Wchodzi do sklepu, a ekspedientka pyta, kim pan jest, bo coś się zmieniło w atmosferze, odkąd pan tu wszedł. Gościu wchodzi i rzeczy się zmieniają w publicznych miejscach. Powiedział, że chce przełomu w swoim życiu. Szukał Pana. Do tego stopnia, że wchodzisz do sklepu z oponami
i bardziej niż gumę czuć Bożą obecność. Za mało mam. Zaśpiewam.